Tym razem ponownie pogadamy sobie o umiejętnościach, ale już bardzo analitycznie, z całą masą detali, które na pewno Was interesują. W materiale, w którym zaznajomiłem Was z rozwojem postaci, nie powiedziałem, że punkty, które przeznaczamy na rozbudowę Geralta, pochodzą przynajmniej z dwóch źródeł, być może nawet z trzech. Po pierwsze, z każdym poziomem dostajecie punkty do rozdania na umiejętności. Po drugie, możecie odwiedzić kapliczki, które dadzą Wam dodatkowy punkt oraz dadzą jakiś dodatkowy efekt, jakiegoś buffa, jakiś bonus, który przez jakiś czas będzie Waszej postaci pomagał. Te bonusy można brać wielokrotnie, natomiast jeżeli z danej kapliczki weźmiecie punkt umiejętności, no to już więcej tego punktu nie dostaniecie. Krótko mówiąc, kapliczki można odwiedzać, tak czy siak, nawet jeżeli już żeście tam byli. No i trzecie źródło to mogą być zadania, może jakieś znajdźki. Także warto się rozglądać, warto patrzeć też na takie rzeczy. Teraz omówimy sobie wszystkie drzewka umiejętności Geralta dosyć dokładnie, ale najważniejsze jest to, że skupimy się na alchemii. O alchemię pytaliście mnie najczęściej, więc i ja o to wypytałem deweloperów. Alchemia, moi drodzy, pełna jest ciekawostek. Zacznijmy sobie od tego. Deweloperzy zadbali o to, aby wybór każdego z tych drzewek był możliwy. Krótko mówiąc, możecie zdecydować się na wyspecjalizowanie Geralta w jednym konkretnym drzewku i będziecie sobie dawali radę. Możecie zrobić hybrydę bazującą na dwóch różnych drzewkach, nawet na trzech. Także dacie sobie radę. Niewątpliwą zaletą tego nieliniowego systemu jest to, że każda z postaci utworzonych przez Was będzie sobie dawała radę. Czasami lepiej, czasami gorzej, więc musicie mocno przemyśleć to, jaką postacią chcecie grać, jakie umiejętności Wam się przydadzą, jakie będą zupełnie nieprzydatne. Ostatecznie, jeżeli coś popsujecie, możecie to zresetować, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, jest odpowiednia fiolka z alchemicznym napojem, który pomoże Wam zapomnieć te umiejętności już zużyte, więc spokojnie, eksperymenty nie skończą się fatalnie. Ale warto myśleć o tym, co się robi, warto analizować, jakie mutageny możecie zdobyć i czy macie umiejętności, by zdobywać mutageny, bo to też jest niezwykle ważne, zwłaszcza w alchemii. Okej. Ważne jest też, bym do pewnego stopnia opowiedział Wam o ekwipunku, ale w niewielkim. O ekwipunku, o craftingu, o rzemiośle będę mówił w osobnym materiale, ale teraz o kilku rzeczach, które mogą być mocno związane z tym, co będziecie wybierać. Otóż wyobraźmy sobie, że skupiacie się na walce wręcz. Tam są umiejętności, które wspierają szybkie uderzenie, ciężkie uderzenie, które wspierają uniki. Wszystko, co jest związane z walką, które także wspierają posługiwanie się kuszą, która także jest niezwykle użyteczną bronią, zwłaszcza jeżeli walczycie z potworami, które potrafią latać. Więc kusza w takim przypadku jest nieodzowna. Kiedy jakby decydujecie się na ścieżkę, którą pójdzie Wasz Geralt, umiejętności, które wybieracie, musicie także zastanowić się nad pancerzem, ponieważ ma on duże znaczenie. Jak wspomniałem, w jednym z wcześniejszych materiałów mamy do czynienia z lekkim, średnim i z ciężkim pancerzem. W przypadku walki wręcz warto zainteresować się pancerzem albo lekkim, albo ciężkim. Pancerz lekki, wyrabiany przez Wiedźminów, nazywa się pancerzem kota. Pancerz średni to pancerz wilka, pancerz ciężki to niedźwiedzia. Pancerz lekki zwiększa obrażenia, trafienia krytyczne, wspiera szybką walkę. Warto zatem myśleć, czy szybkie ataki, szybkie uniki plus ten pancerz nie zagrają najlepiej. W przypadku ciężkiego pancerza, kiedy możecie znosić dużo obrażeń, ale nie jesteście tak mobilni, warto zainwestować w ciężkie ciosy. Być może warto zainwestować w kuszę, by brak mobilności wynikającą z pancerza nadrobić właśnie atakami z dystansu. Tam jest mnóstwo kombinacji, mnóstwo synergii, o których warto myśleć, które warto zastosować. Ten system daje naprawdę ogromne możliwości, nieskończone wręcz możliwości kombinowania rzeczy. Macie pancerze, macie rodzaje ataków, macie do tego mutageny. Możecie to oczywiście połączyć z magią. Przejdźmy sobie do magii. Magia jest takim klasycznym drzewkiem, które jest dosyć proste. Każdy znak ma swoją osobną linię wytrzymałości. To znaczy, możecie użyć znaku co jakiś czas, kiedy wytrzymałość Wam się zregeneruje. Jeżeli używacie igni i wydacie tam trochę punktów, to ten znak, po użyciu jego, wytrzymałość regeneruje się szybciej niż na przykład po użyciu znaku Quen, którego żeście nie przetrenowali. Tam są umiejętności
pasywne, zwiększające prędkość regeneracji, ale te umiejętności pasywne mają zastosowanie tylko w jednym szeregu, tylko w jednym pionie. Jeżeli uzyskacie 20% odzyskiwanie wytrzymałości po użyciu znaku Igni, to tylko ta regeneracja będzie działała po znaku Igni. Czyli krótko mówiąc, znaku Igni będziecie używali częściej. Znaki można zmieniać w dużym stopniu. Można je modyfikować, ulepszać. Mogą zadawać więcej obrażeń, mogą także powodować, że przeciwnicy zostaną podpaleni, chociażby w przypadku znaku Igni. Albo możecie szeroki promień uderzenia zmienić w jednolity, skupiony, który zadaje więcej obrażeń pojedynczym celom. Możliwości jest mnóstwo. Ze znakiem Quen robicie dokładnie to samo. Możecie spowodować, że więcej ciosów ten znak, bo to jest znak, gdyby ktoś się nie orientował, wybaczcie. Ja mówię tak do osób, które trochę czują temat, ale myślę, że mogą być też tacy, którzy niespecjalnie. Znak Quen powoduje, że jesteście w stanie otrzymać cios i nie uzyskać obrażeń. To jest coś w rodzaju tarczy. Ten znak można wzmocnić, wytrzymać dwa obrażenia. Można wzmocnić dodatkowo, jeżeli znak Quen przestaje działać, przeciwnicy zostają odepchnięci, by dać wam czas na ucieczkę, regenerację. Możecie zrobić tak, że ten znak będziecie używać na bieżąco. Trzymacie wciśnięty klawisz i ten znak tworzy tarczę. Nie możecie wtedy atakować, ale znosicie obrażenia. Możecie robić tak, że ten znak jeżeli ktoś was trafi, a macie na sobie ten znak, to ten ktoś dostaje obrażenia. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o magię, świetnie z magią spisują się średnie pancerze. Jeżeli użyjecie utilities. W utilities, jak opowiadałem wcześniej, jest możliwość wzmacniania poszczególnych zestawów pancerzy. Pancerz średni, pancerz wilka, mocno wspiera regenerację wytrzymałości związaną z magią. On oczywiście zapewnia średnią odporność, mniejszą niż ciężki pancerz, ale pomaga regenerować wytrzymałość. Świetnie nadaje się dla wiedźminów, którzy posługują się głównie znakami. Jeżeli wybierzecie odpowiednią umiejętność utility, która powoduje, że każda część lekkiego, średniego pancerza jeszcze zwiększa regenerację, no to uzyskacie całkiem ciekawego wiedźmina, który nieźle posługuje się znakami. To jest tak, jak cały czas opowiadam, macie mnóstwo możliwości. Możecie magię połączyć z walką. Wtedy uzyskacie takiego, ja wiem, maga bojowego. Szybkie ataki, średni pancerz, znak Igni, który będzie spopielał wrogów, uniki, by uskakiwać. Krótko mówiąc, trzymacie się na dystans, rzucacie znakami, od czasu do czasu szybko uderzycie mieczem, gdy podejdzie coś zbyt blisko. Na koniec zostawiłem sobie alchemię, która została mocno zmodyfikowana w odniesieniu do tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Mamy kilka rodzajów eliksirów. Eliksiry, które zwiększają czasowo wasze umiejętności. Eliksiry, które zwiększają umiejętności bezpośrednio w walce. Teraz eliksiru można użyć w walce. Używacie eliksiru i na 30-40 sekund, w zależności od tego, jakie macie umiejętności, Geralt staje się szybszy, potężniejszy i bardziej zabójczy. Wcześniej można było używać tylko eliksirów w czasie medytacji. Nadal można to robić. Są to eliksiry dające umiejętności pasywne, ale trwają znacznie dłużej niż te eliksiry w walce. Są też nowe, specjalne eliksiry bazujące na mutagenach, które działają przez kilka godzin. To już jest taki bardzo wyraźny motyw, bardzo, bardzo wyraźny bonus, o którym warto pamiętać. W przypadku alchemii mamy także do czynienia z olejami, które nakładacie na miecze. Te oleje mogą być także potężniejsze w zależności od tego, gdzie wydacie punkty i ile ich wydacie. Zatem alchemia dostarcza mnóstwo możliwości, by zastępować pozostałe drzewka. Jeżeli chcecie dobrze walczyć, inwestujecie w oleje, które zwiększają obrażenia. Jeżeli chcecie więcej wytrzymywać, to tak jakbyście mieli ciężki pancerz, też inwestujecie w odpowiedni eliksir. Mutageny, które na stałe zwiększają na bardzo długi okres czasu zwiększają wasze zdolności bojowe. Masa interesujących rzeczy, ale alchemii to jeszcze nie koniec. W alchemii są także petardy, które możecie rzucać i możecie zadawać obrażenia. Możecie także łączyć alchemię z magią, rzucić petardę, która zadaje obrażenia i powoduje rozpylenie gazu. Gazu, który możecie podpalić znakiem Igni, zadając dodatkowe obrażenia potworom znajdującym się na tamtym obszarze. Tego typu powiązań jest znacznie więcej. Petardy zadają obrażenia, ale też się zużywają. Każdą petardę, którą rzucicie, musicie potem zrobić od nowa. Jest to dosyć pracochłonny proces i nie tak łatwo walczy się petardami, ale znacznie łatwiej niż to bywało w przeszłości. O tym jeszcze postaram się opowiedzieć, kiedy będę mówił mocniej i więcej o ekwipunku. Jak widzicie, historii mam całą masę. Mój Boże, zagęszczajmy się, bo miało być o alchemii.
Jedną z najważniejszych zmian w alchemii, i jest to zmiana kontrowersyjna, ale moim zdaniem bardzo dobra, jest to, że eliksir, dany eliksir, wykonujecie tylko jeden raz. To znaczy, możecie sobie zrobić jaskółkę, która regeneruje wam życie i teraz, jeżeli ją zużyjecie, to tak naprawdę nie tracicie jej, bo zaprojektowaliście wcześniej schemat i potraficie to teraz szybko wykonać bez używania składników. Jeżeli w waszym ekwipunku Geralt ma alkohol, to w czasie medytacji są uzupełniane eliksiry, które wcześniej już Geralt zaprojektował sobie, odkrył, zrobił. Dzięki temu możecie często z tych eliksirów korzystać i nie musicie za każdym razem biegać za składnikami. Skąd ta zmiana? Dlaczego to zostało zrobione? Otóż problemem było to, że bardzo często w poprzednich odsłonach gry gracze trzymali te eliksiry na specjalną okazję. Ich nie używali. I czasami pod koniec gry zostawali z tymi eliksirami, ponieważ nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby ten eliksir był koniecznie potrzebny. Teraz już tak nie będzie. Został system zaprojektowany tak, byście z alchemii korzystali na bieżąco i byście nie bali się tego robić i by nie było zbyt pracochłonne uzupełnianie tych zużytych butelek. Stąd ten system uzupełniania butelek za pomocą tylko i wyłącznie alkoholu. Oprócz tego można było wykorzystać jeszcze kolejną rzecz. Eliksiry, które zaprojektujecie, można wzmocnić. Są to ulepszone wersje eliksirów, dzięki temu wykonujecie je raz i od tego momentu wszystkie eliksiry uzupełniane są już lepszej jakości. Pewnie tego typu rozwiązanie wywoła sporo dyskusji. Jest to coś, co mi się podoba, chociaż oczywiście rozumiem, że mógł być ktoś, kto bardzo pozytywnie patrzył na tą konieczność zbieractwa, ciągłego uzupełniania tych wszystkich surowców, ziół. Ale jednak teraz możliwość używania tej alchemii na bieżąco, cały czas, by stała się ona bardziej aktywna, jest czymś, co moim zdaniem jest bardzo atrakcyjnym. Dzięki temu alchemia stoi na równi z pozostałymi drzewkami. Eliksiry stają się takimi jakby umiejętnościami, których możecie używać cały czas. No cóż, to by było na tyle w tej kwestii, ale mam jeszcze dla was całą masę materiałów. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy w alchemii. Od czasu do czasu zerkam swoje notatki i przypominam sobie rzeczy, o których jeszcze chciałem powiedzieć. Otóż to, co w alchemii zawsze było ważne, to poziom zatrucia. Alchemia jest bardzo ważnym aspektem bycia wiedźminem i to u Sapkowskiego było cholernie widoczne. Alchemia była czymś, z czego wiedźmin zawsze korzystał. To był jeden z takich istotnych elementów tego, kim był. I deweloperom bardzo zależało na tym, by to właśnie pokazać w tej grze, by było czuć, że ta alchemia jest cholernie istotna. Wiecie doskonale, że zażywanie eliksirów powoduje zatrucie. Zatrucie organizmu. Im więcej, tym niebezpieczniej, a jeśli przekroczycie pewną granicę, to otrzymujecie obrażenia. Ale w umiejętnościach alchemicznych wiedźmina pojawiła się umiejętność, a właściwie szereg umiejętności, które powodują, że im większy macie poziom zatrucia, tym lepsze bonusy dodatkowe otrzymujecie. Czyli wiedźmin alchemik będzie potrafił tak balansować poziomami zatrucia, by jeszcze z tego korzystać, by one go wzmacniały. Oczywiście nie można przekroczyć pewnej granicy. Jeżeli przesadzicie, to będziecie cierpieć, będziecie otrzymywali obrażenia. Ale jeżeli uda wam się poziom zatrucia utrzymać gdzieś tam w górnych granicach cały czas, to Geralt będzie mocniejszy niż w innym przypadku. Warto brać to pod uwagę i jest to kolejna mechanika, która moim zdaniem jest bardzo atrakcyjna. A! Cześć! Trzymajcie się, pozdrawiam.